Siemano, z tej strony Maciej. Dzisiaj film z kalibracji. Chcieliście manualną kalibrację skrzyni Elektrokomand w ciągniku. Jest ona do wszystkich starszych i nowszych wersji, także mam nadzieję, że Wam się przyda. W ostatnim filmie z kalibracji była to kalibracja automatyczna. Nie wszyscy mają funkcję takiego automatu, czyli przycisku, który pozwala również na automatyczną kalibrację, nie tylko na automatyczną skrzynię do jazdy, tylko również jest to pomocne do automatycznej kalibracji, co trochę ułatwia sprawę. Dużo osób z Was tego nie ma, także przeprowadzimy kalibrację. Tutaj dla osób, którzy nie są w temacie, którzy są tutaj nowi na moim kanale, wykonujemy orkę pod pszenicę. I to odpowiedni czas, żeby wykonać taką kalibrację, bo olej musi być rozgrzany do kalibracji, bo mogą Wam wyskoczyć różnego rodzaju błędy, na przykład z zbyt niską temperaturą oleju. Temperatura oleju jest tutaj kluczowa, także fajnie sobie wykonać tą kalibrację podczas orki. Co mogę tutaj powiedzieć? Powiem Wam też spalanie, sprawdzimy jutro spalanie. Uda się sprawdzić spalanie, przywiezi nam paliwo. Dosłownie przed chwilą byłem odebrać paliwo. Także ja jutro rano spróbuję zatankować ciągnik do pełna. Tutaj zostało nam jeszcze trochę, także mam nadzieję, że chociaż ten hektar założemy i sprawdzimy te spalanie dla Was. Tutaj odczekuję chwilę, żeby turbina mi się schłodziła w ciągniku, żeby od razu go nie gasić, i za chwilę przystąpimy do kalibracji. Jeżeli chodzi o takie kalibracje w ciągnikach, to wykonuje się w większości ciągników, nie tylko w New Hollandach, również w Case'ach, w sumie w John Deere'ach, wszędzie już teraz są kalibracje, bo nie tylko są kalibracje z skrzyni biegów, jak na przykład tutaj głównie w New Hollandzie, są też kalibracje wszelkiego rodzaju, kalibruje się nawet prędkość wałka, kalibruje się podnośnik, EHR, przedni wałek, tylny wałek, wszystko można skalibrować. I dużo rzeczy też wymaga kalibracji. Wiadomo, w serwisie gdzieś to też kosztuje. Nie wszyscy dzielą się informacjami. Tam kalibrację na przykład skrzyni można wykonać samemu. I nie potrzebne tutaj są jakieś większe przyrządy do tego, żadne komputery. Również, już tak odbiegając z tematu, jeśli ktoś potrzebowałby jakiejś pomocy, jeśli wyskakują komuś jakiekolwiek błędy, to może się do mnie zwrócić. Mogę powiedzieć, co jaki dany błąd oznacza. Głównie tyczy to się wszystkich ciągników. No ale tutaj jakby komuś wyskoczyły jakieś błędy przy kalibracji, również może do mnie napisać. To powiem, czy to wina oleju, czy na przykład niezaciągniętego hamulca, czy również jest jakiś błąd w wykonaniu. Mam nadzieję, że tutaj wszystko przejrzyście, Wam pokażę w filmie. Ja zakładam Was na głowę i będę tłumaczył kalibrację. Ale zobaczcie, jeszcze jakie objawy są takiej wymaganej kalibracji. Mamy na przykład ósmy bieg, mamy kuk zapięty, pociągam rewers i zobaczcie, cały ciągnik mi bujnęło, teraz do tyłu, zobaczcie na puk, jak się buja. O, widzicie, jak się wszystko bujnęło. Także ta skrzynia, ten ciągnik wymaga kalibracji po roku. Rok temu chyba była ostatnia przeprowadzana, także dzisiaj wykonamy kolejną. Jak widzicie, jest to potrzebne. Na sam początek musimy wszystko opuścić na dół. Zaciągnąć też hamulec ręczny. Tuza chyba opuszczać nie musimy, aczkolwiek opuścimy sobie też tuza, żeby jakieś tam błędy nam nie wyskoczyły w związku z tym. Wszystko jest odciążone, hamulec ręczny zaciągnięty. Ja ubiorę Was na głowę, żebym nie musiał trzymać tej kamery, ok? Bo tutaj w sumie będzie mi ręka prawa potrzebna do przyciśnięcia dwóch guzików. Dobra, myślę, że rozmawiamy już ponad 4 minuty, także mogę ten ciągnik na spokojnie sobie zgasić. Wszystko mamy opuszczone, dobra. O, jest teraz chociaż cicho, także mnie wyraźnie słyszycie. Skrzynia się składa z 5 sprzęgieł, tak samo 5 synchronizatorów, jak dobrze kojarzę. Ten moduł wyposażony jest w 17 bieg, czyli eco bieg, jest tutaj o wszystkiego o jeden więcej. Także na sam początek zaciągnięty ręczny ciepły ciągnik, przyciskamy dwa przyciski teraz.
zobaczcie, wezmę sobie to na środek, żółw i zając. Wciskamy żółwia i zająca, przekręcamy statyjką. Trzymamy cały czas, włączę sobie wentylatory. Dobra, zobaczcie, co nam wyskoczyło. DX-H1, nie wiem, czy to widzicie. Mam nadzieję, że to widzicie, chyba widzicie. Co robimy teraz? 61 stopni, temperatura oleju. Widzicie to? Widzicie to? Ładna temperatura oleju. Im wyższa temperatura oleju, tym kalibracja jest wydajniejsza, przynosi większy efekt. Rewers do przodu, wajchę do przodu i zobaczcie, co się dzieje. Klikając tutaj zającem to są takie jakby pozycje, sprzęgła, jeździmy sprzęgłami, mamy syn. Przytrzymujecie dolny klawisz żółwia i robią się synchronizatory. Teraz możecie słyszeć różnego rodzaju dźwięki przez szybę. Po kolei przechodzą synchronizatory, potem będą sprzęgła. W zależności od wersji, bo tutaj jednak musi być gaz w dolnym położeniu, on sobie sam reguluje obroty, sam sobie zwiększa na 1200, w starszych modelach chyba trzeba utrzymywać te obroty na 1250. O, end. Widzicie? Synchronizatory zakończono. Ta sprzęgła. Wszystkie wartości rosną. I zrobi się C1, skoczy wam na C2, to przytrzymujecie cały czas żółwia potem. I potem jak wam się wszystko zrobi, będzie end i to będzie wszystko z kalibracji. Jeśli macie jakieś pytania, proszę do mnie pisać, dzwonić. Znaczy dzwonić nie, możecie do mnie pisać na adres e-mail oraz na stronie na Facebooku. Skrzynia może wyjść, może mieć tak ciężko, mogą wzrastać obroty, niczego się nie bójcie. Jeśli wam coś się nie uda, nic tutaj nie zepsujecie, możecie spróbować. Gdyż tu różnie jest z tymi sprzęgłami. Patrzcie, C1 jest zakończone, jest end. Puszczam. C2 wskoczyło i przytrzymuję dalej. I aż wartości zaczną znikać, pokaże się wam end, czyli z angielskiego koniec. Puszczacie, pokaże wam się C3 i jedziecie dalej. Mam nadzieję, że mi baterii starczy na ten pokaz cały. Jest jej niewiele, ale aż mnie tutaj palec boli trzymać, no ale trzeba trzymać. Widzicie, C2 się zrobiło, end, koniec, C3 wskoczyło i trzymamy C3, czyli sprzęgło numer 3. Słyszycie różne dźwięki? W zwykłej serii T6 mówię, inaczej się to robiło, bo trzeba było te obroty mieć na 1200. 1250 tu tych obrotów nie trzeba. Po prostu trzeba robić wszystko po kolei, zacząć od początku i cały czas przytrzymywać ten guzik. Potem automatycznie przeskakuje nam między synchronizatorami, między sprzęgłami. Czwarte sprzęgło. Mam nadzieję, że zostawicie jakiś komentarz, jakąś łapkę w górę lub w dół. Jest to jedynie taki materiał u mnie, zobaczycie z kalibracji.
nigdzie takiego materiału nie znajdziecie. Także mam nadzieję, że docenicie, że coś tutaj pomagam, a nie tylko gadam głupoty. Znowu zaczyna padać. C4 end, teraz C5, ostatni. Wy możecie nie mieć C5, tak jak mówiłem, bo tu jest F-obieg i dlatego. No i end oznacza, że macie wszystko skalibrowane. Zobaczcie, tu przechodzę, wszystko zrobione, zakończone, także w tym momencie możemy zgasić ciągnik, żeby zapisać ustawienia. Gasimy ciągnik. Chwilę czekamy na zapis danych i zobaczymy. I zobaczymy, czy coś się nam zmieniło. Oraz czy ciągnik jedzie, bo mogłem coś popsuć. Dużo osób obawia się, że można coś popsuć, także zobaczymy, czy możemy coś tutaj popsuć. Znowu zaczyna padać. A ja tu szyber dach otwarty. Już się ciemno robi, także idealnie zakończymy. Dobra, bo mi bateria padnie. Wszystko jest prawdopodobnie już zapisane. Odpalamy ciągnik. Wszystko wraca na swoje miejsce. Bierzemy wolne biegi. Tu za do góry. Ręcznie na dół. No i zobaczcie. Mamy 8 bieg, wszystko u góry, rewers do przodu. Widzicie, już nie ma takiego bujnięcia. Wszystko działa do przodu. Puch się nie buja, także wszystko działa. Ja wracam na swoje miejsce. Zobaczymy, jak na innych przełożeniach biegi się zmieniają. O, nie ma w ogóle bujnięcia. Do tyłu jest ekstra. Tak samo do przodu, zobaczcie. Dobra. Ja go jadę postawić koło domu. Już jutro sobie zatankujemy. I tyle. Dobra, wracamy sobie na wolnych obrotach. No i co, moi drodzy, to tyle. Także mam nadzieję, że pomogłem. Zobaczyliście manualną kalibrację. Jakieś pytania, cokolwiek możecie pisać. W wolnej chwili odpiszę. Nie zawsze też mam na to czas, ale postaram się. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś problemy, jakieś błędy, ciągnik jakiś zepsuty, ma jakieś tam, wyświetlają mu się błędy, może do mnie napisać, może pomogę, może będę wiedział, co to za błędy i jakoś nakieruję na jakiś podzespół do sprawdzenia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Ja już zjeżdżam na podwórko, idę do zwierząt i zacznę się za montaż filmu. Trzymajcie się, powodzenia, na razie, cześć.